Nie wiemy, bo tutaj nie ma pewności, jak zachowa się prezydent. Wcześniej jego głosy były takie dwuznaczne, więc czekamy na decyzję prezydenta. Fakt jest jeden, że ustawa przeszła przez Sejm. Teraz trafi na biurko prezydenta. Ale to, co dzisiaj wydarzyło się w Sejmie, to był prawdziwy ekspres. I o tym opowie Karolina Wasilewska, bo była nagła, nieprzewidziana wcześniej Komisja Kultury, potem szybko sala plenarna i głosowanie. Jak to wszystko wyglądało i na jakim etapie teraz jesteśmy, Karolina? A rzeczywiście dziś możemy mówić o bardzo, bardzo szybkim ekspresie, bo 20 minut przed godziną 13 posłowie dostali informację, że odbędzie się Komisja Kultury i Środków Przekazu i że będzie tam temat, pojawi się temat właśnie ustawy o radiofonii i telewizji, czyli tak zwanej ustawy Lex TVN. I tak się też stało. O godzinie 13 posiedzenie tej komisji się zaczęło. Bardzo szybko, w zasadzie zamykając bardzo szybko dyskusję. Przewodniczący tej komisji zdecydował o tym, żeby po prostu zagłosować nad decyzją wcześniejszą Senatu, która odrzucała tę ustawę. No i oczywiście komisja, w której większość ma Prawo i Sprawiedliwość, zdecydowała, że będzie ta ustawa dalej procedowana. A oznaczało to tyle, że musiało odbyć się kolejne, już ostatnie głosowanie, tak zwane trzecie czytanie, tym razem na sali plenarnej Sejmu. I tak też się stało. Ten punkt został dołożony ekspresowo także do porządku obrad i dosłownie 10 minut temu tak się stało.